Nie da się ukryć, że Agnieszka Chylińska to jedna z tych postaci w świecie branży rozrywkowej, która wzbudza ogromne zainteresowanie. Gwiazda wielokrotnie potrafiła zaskakiwać nas swoimi metamorfozami. Tym razem jednak media przekazały wyjątkowo złe wieści. Agnieszka Chylińska z pewnością będzie tego żałowała w czasie pandemii. Agnieszka Chylińska stała się wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio wspominaliśmy o tym, jakim zdjęciem podzieliła się ze swoimi fanami z okazji swoich 44. urodzin. Gwiazda z całą pewnością wie, jak dbać o dobry kontakt z osobami, które stawiają ją sobie za wzór i uwielbiają jej twórczość. Niefortunnie ostatnie doniesienia mediów mogą zasmucić fanów wokalistki. Okazuje się, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego program Mam Talent został usunięty z jesiennej ramówki TVN-u. Z pewnością wiele osób uzna to za wyjątkowo złe wieści. Cała ta sytuacja odbije się bezpośrednio na życiu wokalistki. Czego może spodziewać się w tej sytuacji Agnieszka Chylińska? Odwołanie Mam Talent może w znacznym stopniu odbić się na życiu gwiazdy. Agnieszka Chylińska sporą popularność zyskała dzięki swojej karierze artystycznej, jednak nie da się nie zauważyć, że wokalistka zyskała ogromną grupę sympatyków dzięki programowi Mam Talent. Usunięcie show TVN-u z jesiennej ramówki może wiązać się ze sporymi stratami finansowymi. Zgodnie z informacjami wskazanymi przez portal Wirtualna Polska, Super Express ustalił, że Agnieszka Chylińska za udział w jednej edycji programu Mam Talent otrzymywała honorarium w wysokości 325 tysięcy złotych. W tym roku program nie zostanie zrealizowany, w związku z tym gwiazda może mocno odczuć to w swoich finansach. Odwołanie programu Mam Talent sprawiło, że fani wokalistki nie będą mogli podziwiać jej w trakcie show, a sama gwiazda dotkliwie odczuje wpływ pandemii na swój budżet. To może być ciężki czas, jednak Agnieszka Chylińska z pewnością poradzi sobie z takimi niedogodnościami, a przynajmniej tego trzeba jej życzyć. Źródło: Wirtualna Polska. Następny artykuł.